Dobra, co tam Piotrek o Poe 2 ma? Mój pierwszy raz z Poe 2. Cześć, jestem Piotr Maciejczak z kanału Albert Maciejczak i to jest mój gameplay z Path of Exile 2. Śledzików, dzięki za Prima. Daj pisz, dzięki za Prima. Miałem ostatnio okazję pograć trochę Płacz, w Poe 2, za Prima. GGG mnie zaprosiło, wielkie dzięki dla nich. W gameplayu, który teraz zobaczycie, zagrałem mnichem, jedną z całkowicie nowych klas postaci. Wyglądała ciekawie, chciałem przetestować coś typowo bardzo nowego właśnie i zdecydowałem się na niego. W tym playthrough będę grał na padzie. Moje początkowe doświadczenia z padem były po prostu takie, że jestem do padu. Piotrek to nagrał z wigami kolorów, wiecie? Jest zbyt blade. Użył... To jest 601 zamiast 701, tak? Jak się widzowie nazywa ta gama kolorów? Chyba tak. Aha. Ma 16... Nie, ma 0 do 255 zamiast 16 do 255. Ta nieprzyzwyczajony, więc robiłem 709, dużo głupot. Tak, na przykład no. Próba kastowania przez przypadek w środku walki w portalu cofnięcia się do miasta. Bo za blade czas, jest. Albo tego typu głupotki. Chociaż im dalej w gameplay, tym robiłem tego mniej. Grało się na padzie fajnie. I mówię to jako typowy recetowiec. O, jaki jest ekwipunek na padzie. Mnich podstawowo korzysta z ćwierćlaski, jak widzicie, i właśnie z taką... Piotrek, błagam, proszę, przestań tłumaczyć angielskie nazwy na polski. Mnich używający quarterstaffa jest naprawdę takie słowo jak w języku polskim, jak ćwierćlaska. Jak to brzmi? Ćwierćlaska. Będziemy walić. Mogę też już wam zapowiedzieć, że to nie jest jedyny gameplay, który zobaczycie. Obecnie Piotrek YouTube od 30 godzin, przetwarza już mój plik z długim gameplayem w 4K i 60 FPS-ach. Jestem w sumie ciekawy, ile to jeszcze potrwa, bo naprawdę YouTube, no już trochę przesadzacie. Fajnie wygląda ta walka. Jak widzicie, już od samego początku mamy dostęp do turlania się, jak w Soulsach, wszyscy robią to porównanie. Jest zrozumiałe, bo faktycznie, jeśli przeciwnik zamachuje się od prawej, no to fajnie zrolować na jego prawą rękę i całkowicie uciec jakimkolwiek obrażeniom. A ja bym chciał zmienić interfejs w Poe. Ja bym chciał mieć tak... Ja nie chciałbym mieć kulek. Ja wiem, że to jest ikoniczny dla hack and slashy. Ja bym wyjebał kulki na poczet pasków życia. Serio, kulki... Nie do końca ci przedstawiają ilość procentową, ponieważ są zawinięte i na samej górze, i na samym dole. Ja wolałbym mieć zwyczajne paski życia i many, a tą mapę bym wpierdolił w lewy dolny róg jak w docie, wiecie? Czemu Poe nie ma... Ale była jakaś taka gierka, ona się nazywała Guild Wars 1. Ona widzowie była niesamowita. Ona była, słuchajcie, niesamowita, ponieważ tam każdy element interfejsu był przesuwalny, powiększalny i to było, no to jest najlepszy interfejs, jaki możesz dać użytkownikowi. Taki, który jest sam sobie w stanie dostroić, prawda? A tutaj, no w Poe będą tak, buffy po lewej, życie po lewej na górze, życie po lewej na dole, mana po prawej na dole, skille na środku z cooldownami, a po prawej mapa, nie? Ja tą mapę bym bez kitu przyniósł w lewy dolny jak w docie i tu bym... Kurwa, ja bym interfejs doty tu dał. No bez kitu. Życie, mana, skille? No nie? Tu można nawet dać jeszcze jakieś włączalne, dodatkowe informacje o postaci. To by było fajne dla streamerów, no nie? Jaki jest, wiesz, depth danego skilla, jaki jest armor, jakie są resy, coś takiego włączalne. Albo League of Legends. Nie no, jak kradniemy, to kradnijmy z oryginału, a nie kradnijmy od złodziei, nie? To wiesz, Honor Among Thieves, nie? Fajnie wygląda ten gameplay, bardzo. Zresztą gra karze, jak widzieliście, przed chwilą dostałem jednego hita i ten za jeden pół HP. Hit jakiegoś losowego zombiaka, no zabrał mi prawie pół życia. No. Gra trochę daje ci w ten sposób do zrozumienia, że hej, masz narzędzia, by hitów nie dostawać, więc nie dostawaj. Zajebiście. Bardzo mocno są te hity na pierwszym levelu. Przepiękny dźwięk level upu. Ja tutaj odbiegam, żeby zrobić coś w inwentory, żeby dodać skill pasywny, ale to dlatego, bo jeszcze nie wiedziałem, jeszcze nie byłem zorientowany w tym, że gdy tylko tworzyłem inwentory, gra się tak jakby zapauzowała, byłem całkowicie bezpieczny. To drzewko częściowo dla was uciąłem, to dlatego, bo GG prosiło nas... Okej, okay, co my tu mamy? Energy Shield Evasion, Attack Speed, Cast Speed. Maximum energy. Wać. Ty, no ale to jest... Poczekaj. Ale to mnich startuje tak jakby w miejscu Shadowa, no nie? No tu jest Witchka i tu były rzeczy do tego, do Witchki, no nie? Jakby w miejscu Shadowa wystartował?
go zbyt obszernie, ale to co zobaczycie, to zobaczycie. Trudno. No, klasyczne drzewko. A może będzie coś jeszcze, wiecie, pomiędzy łyczką a szydołem będzie jeszcze jedno, nie? Mnich to Dexint, no. Fajny, strasznie ten hit czuć, no nie? Mięsista walka fest, szkoda, że nie ma trybu dnia i nocy, bo by było instant, już moglibyśmy grę dekady zapowiadać. I tu jako mnich otrzymałem mój pierwszy gem aktywny, Falling Thunder. I Falling Thunder na początku wydaje się może potencjalnie niemrawy, jak go zobaczycie, ale to dlatego, bo jeszcze... Fajnie przeskakuje interfejs na padzie, no nie? Wszystko tak jakby naturalnie się dzieje. Jestem w stanie wykorzystywać go w pełni. Falling Thunder ma gigapotężną, gigafajną interakcję z Power Charge'ami. Cóż, okay. Mamy Falling Thunder, ale nie... Czyli ty, to jakby ja obstałem, że to jest system jak Assassinka z D2, no nie? Czyli, że nabija staki, które mamy zjada. Mamy jeszcze sposobności generacji. Patrz, jakie animacje, Power Charge. Więc mogę wam tylko powiedzieć, że ten skill jest potencjalnie dużo lepszy i dużo bardziej widowiskowy, niż może się na razie wydawać. Kurwa, ale to słychać nawet, nie? Jak pierdalnie tą ćwierć laską. Dosłownie jak stary, gdy cię bił prodiżem, nie? Co? Patrz, jakie hity tankuje. Blood Pierwszy Miller bonus. To jest, słuchajcie... Tak, wejście jak do pierwszego miasta, no nie, na początku. Ekwiwalent Hiloka z Poirier. No, Hilok. Wygląda na trochę trudniejszego, co? Nawet faktycznie jest bardzo podobna. Ma sporo ataków, ma jakieś slamy, ma szarże, ma ataki z jednej łapy, z drugiej, przyzywa jakieś zombiaki. Ej, widzowie, co jak się okaże, że najlepszymi graczami PE2 będą gracze Souls-like'ów? Kurwa, czujcie to? Bez kitu. Tu mi się wydaje, że dużo graczy klasycznych PoE z pojedynki się odbija od PoE2, bo tu trochę inny wachlarz skill jest, kurwa, wykorzystywany. Co jak się okaże, że najlepszym graczem PoE zaraz Gino Machino będzie, nie? Ale no naprawdę, ta gra uderza w zupełnie inne tony, mi się wydaje. Mi się też wydaje, że oni bardzo mocno zredukują ilość movementu w tej grze, nie? Bulldupy softcore'owców, co grają 2 HP bolidami, zero defensywy będzie legendarny. Będzie, stary, no! Bo gracze HC to, kurwa, i tak zbudują tak postać, że... I tak zbudują tak postać, że, kurwa, stankują wszystko, no nie? No nie oszukujmy się, to są hack and slashy, to są PoE. Tą grę, kurwa, ludzie zepsują w pierwszy tydzień, nie? Że będą wszystko tankować. No jak się, kurwa, Daibima tankuje na Uber Sirusie po, kurwa, 3 dniach grania na postaci, no to i to na początku sezonu, no to, kurwa, to dajcie spokój, nie? To w PoE 2 na pewno będzie, kurwa, to samo. Ale ci softcore'owi gracze, no, niesamowite. Skok, parę różnych zamachów. No, jak na ekwiwalent Hiloka, to ja fajny, myślę, że kurwa, to jest naprawdę sporo. Stary, jak, on mi daje vibe taki jakiś Capra Demona, nie? I ma właśnie ten fajny tutorialek wbudowany, że w momencie, gdy zaczynasz trażować prosto na ciebie, gra wręcz zastyga. Mówi ci, hej, jest coś takiego jak rolowanie w tej grze. Na wypadek, gdybyś nie wiedział. Ty, ale patrz, dostał tu hita. Na wypadek, gdybyś nie wiedział. Pa, on tu stankuje damage. Po klatkach to muszę zobaczyć. Ej, jest w ogóle... Czy tu mu Piotrek wali hita? Chyba tak. No, jest, kurwa, są zjebane iframesy, patrzcie. On jest w trakcie, kurwa, rola i patrz gdzie damage zostaje. Widzicie to? Są zjebane impact hity na przeciwnikach. Wiadomo, że to beta, ale still, jest w trakcie rola, przeciwnik się dopiero zamachuje, a on już dostaje damage, nie? Jak się przeskakuje po klatce na YouTubie, kropka i ten, i przecinek. Ty, muszę zobaczyć, czy dalej jakiś będzie. A tu, poka, tego hita. Ta, za szybko hity wchodzą, kurwa. Pa, co się dzieje? Patrz, jak mu w ogóle broń przeskakuje, dosłownie.
też wiadomo, że może być kwestia konwersji YouTube'a, jakby to było nagrane w 140 fpsach, to może by to było lepiej widoczne, ale tu w przeciągu starej jednej klatki i to nie jest moment uderzenia. Ja miałbym wrażenie, że hit wchodzi w tym miejscu, nie? A zobaczcie, a hit wchodzi w tym miejscu, jak on jeszcze nie skończył tego zamachu, nie? Co prawda nawet w Soulsach dużo przeciwników ma tak jakby punkt styku na broni w trakcie zamachu i wtedy trzeba w wektor o wiele lepiej dodżować. Przy szarżowanych atakach to się też bardzo często dzieje, no nie? No ale finalnie tak jakby tutaj, ale finalnie w Soulsach raczej liczony za hit jest miejsce, w którym broń zderza się z ziemią, no nie? Albo jest w konkretnym momencie animacji. A tutaj, jakby przez całą animację on miał hitboxa, to tak wygląda. Czajcie. Ale patrz, on też dostaje poise breaki takie jakby małe. Mini staggery. Miller pokonany. Oczywiście tradycyjnie podniosłem wszystko, co miał na sobie i od razu zobaczyłem, o cholera, jest jakiś staw. Orb. Zaraz go założę. I faktycznie mogłem go założyć i korzystać z wbudowanego w niego Fireballa, ale postanowiłem, że nie. Że... Ej, zobaczcie, że Orb of Augmentation też jest z twarzami. Oni zdają sobie chyba z tego sprawę, że i Divine, i Chaos stały się takim jakby dużą częścią tej kultury Poe. Każdy kojarzy to. I chyba z innymi orbami też będą wprowadzać po prostu twarze, nie? Identyfikację to taką zwiększa ich brandu. Że tak powiem, w bycie pełnym melasem. Więc odpuściłem go sobie. Przetestowałem tam siekierkę, pamiętam, czy mogę z nią korzystać z umiejętności, które miałem akurat dostępne. Nie mogłem, więc wróciłem do tej podstawowej laski. Jakie fajne są zamaszyste ciosy, nie? Świerć laska. Ale warto zwrócić uwagę na zbroję. Zbrojka jest ładna, jak na zbroję dosłownie pierwszolevelową. To jest to fajny model w ogóle, on super wygląda. I jeśli chodzi o to, jak wygląda na modelu postaci i o to, jaki jest jego art. Tutaj trafiamy do Clairfell, która jest taką naszą pierwszą wioską i zostajemy wprowadzeni do konceptu Uncut Gemów, czyli gemu, z którego jeszcze nic nie wyciosaliśmy. No i tutaj mamy też vendorów. Jeśli chodzi o te Uncut Gemy, to faktycznie pozwalają nam wybrać jakieś umiejętności. To jest Uncut Gem level 1. A to jest chyba nagroda za questa po prostu, tak? Dostajesz Uncut Gema 1 i z 1 sobie możesz coś zrobić. Czyli zamiast nagrody za questy w postaci konkretnych gemów, to się będzie dostawało gem, uncut danego poziomu? Kurwa, brzmi bardziej sensownie. To normalnie dropi z mobów. Kurwa, to też fajnie. To też fajnie, bo to eliminuje ten taki... Ile razy w Poe gracie, ile tysięcy godzin nie macie, robicie kurwa sobie jakiś build w trakcie kampanii i zaczynasz szukać, dobra, gdzie leci, z którego questa jest volatility, no nie? Z którego questa są stare chainsy, z którego questa jest to, no nie? A tak to tutaj, wiesz, Uncut Gemik, no nie? I wiesz, że Volatility to jest, powiedzmy, trójeczka, no nie? Bo wszystkie klątwy to są trójeczka. No, w tym przypadku piąteczka akurat, nie? Ale... Więc mogę tylko tak jakby najniższego poziomu skille zabrać. Ja też obstawiam, że pewnie nie wszystkie skille będą typowo skrawcenia tego. Chociaż, kurwa, widzicie, no ja tak trochę podchodzę do systemu gemów, jak do Hajrunek z Diablo. Dlatego bardzo lubię Ruthlessa, jeżeli nie każdy gem jest dostępny w sklepie albo z questa, prawda? No ale jest chyba kilka gemów, które... No dobra, teraz są z labów te dżemy, prawda? Jak one się nazywają, te takie zedytowane lekko, które mają też trochę taką zwiększoną wartość, no i Enlightenment. Jest chyba kilka takich jak transfigurowane, ale chyba tak jak jest Enlighten, to też jest kilka takich dżemów, które po prostu musi ci wydropić, nie? Bo nie są dostępne w żadnym questie ani w żadnym sklepie, ale nie jestem pewny w sumie jak jest Enlightenem. Empower może też być taki, no, nie wiem. Jak one się nazywają? Awakened supporty. Okej. Okay. Wszystkie awaken muszą wydropić. No właśnie. Sobie. I one są podzielone tutaj archetypami klasowymi. To, że jestem mnichem, nie oznacza, że mogę brać tylko umiejętności mnicha. Mogę, gdybym chciał, brać umiejętności kogokolwiek. Wojownika, czy czarodziejki, czy wiedźmy. A jednak zdecydowałem się na wzięcie Tempest Bell, czyli takiego dzwona fajnego,
Tylko mogę wam od razu powiedzieć, co się tu będzie działo. Ja nie przeczytałem, jak działa ten dzwon. Trochę nie bardzo dobrze orgbić. Mi zajęło, zanim się zorientowałem. Ja tutaj będę bardzo często wciskał ten guzik odpowiedzialny z dzwona i dziwił się, czemu on nie działa. Mogę już wam zaspoilerować, czemu nie działa. Jak widzicie, na tym dzwonie na dole jest licznik i ten licznik muszę nabić do 4 i dopiero wtedy będę mógł postawić dzwon. Ja jednak, ja byłem chciwy, miałem mało czasu, więc stwierdziłem, że nie będę niczego czytał. Do pewnego ja tak przynajmniej pułapu, bo chcę zajść jak najdalej. Więc nie poznałem przez pierwsze paręnaście potencjalnie minut obcowania z tym skillem jego funkcjonalności. Ale kurwa, tak dostaje na łeb! Trochę więcej o nim opowiem, trochę ty później. Zagryzą go te wilki zaraz. Użyję. Sama ta pierwsza lokacja po Clairfell od razu... Ej, ale ja mam takie wrażenie, że klasy, które będą na range'a albo jakieś klasy z summonami będą, chłopie, w chuj silniejsze od tych mele. Te mele strasznie wpierdol dostają. Tak naprawdę jest groźna trochę. W pewnym stopniu przypomina pod tym kątem modyflacy z PoE 1. To znaczy nie mamy tu może szarżujących na ciebie kurczaków, ale mamy wilki, które mają taką... No cóż, chodzą watahami i próbują cię otoczyć. I jest ciężko, bo są w zasadzie tak szybkie jak ty, a do tego każdy ich praktycznie atak cię stunuje, zanim jeszcze jakkolwiek się wygirujesz. Więc zadanie im obrażeń mele może być trudne, bo po prostu przerwą ci atak w momencie, gdy będziesz próbował wyprowadzić jakiś powolny slam. Nie, no to gracze hardcora chyba tutaj będą w ciekawej sytuacji. A ja bym chyba dodał zapętlające się animacje do tego skilla, nie? Czyli żeby były na przykład 3-hitowy combo z niego. Bo to jest za każdym razem ta sama animacja. A jakbyś tak, idąc dalej solsowo, dać mu stary dwie zapętlające się animacje, że masz pierwszą i drugą. I na przykład druga jest lekko szybsza dzięki temu, żebyś mógł w lepszy sposób paniszować przeciwników w niej i wkładać więcej openerów. Przyszedłem wczoraj Lords of the Fallen, to moja pierwsza gra typu Souls-like i grało mi się przyjemnie. Współczuję. Ja tutaj zszedłem do podziemi i tak naprawdę miałem od razu jakby w głowie połączenie dwóch różnych lokacji. Fetid Pool z pierwszego aktu PoE 1, no, połączony z pustynnym dziurskiem z aktu drugiego w Diablo 2. Bo faktycznie są tu wąskie korytarze, są tu robale i larwy. Chodzi mu o robacze gniazdo. Do tego gniazdo. Jest ta Fetid Poolowa kolorystyka. Ja w tej lokacji miałem jakieś straszne problemy właśnie jeszcze z kontrolsami i bardzo często próbuję nagle w środku walki tworzyć portal do miasta. No ale moby klasycznie, nie? Tak jakby... Ale jak mówiłem im dalej w game. Mam wrażenie, że mają dobrze zestrojone życie, nie? Że tutaj matematyka się zgadza w tej grze, nie macie takiego wrażenia? Ja mam taki feeling starej walki na pierwszym, drugim poziomie z Diablo 2. Kurwa, mob dostaje jednego, wiesz, zwykłym hitem, no to 1-2 w niego wejdzie z killem, no to rozpierdolisz taką 2-3 osobową grupkę na raz. Przyzwyczajałem do sterowania padem. Świetnie, uważam, świetnie matematyka tu wygląda. Więc tego typu błędy będą się pojawiały rzadziej. Tu jakiś większy przeciwnik. No, ja bym chyba dodał lekkie zapętlenie tej animacji. No bo patrz, zwykłe ataki mają kombosy. Pyk, 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 pyk. A jednak no to finalnie spamujesz skillami, nie zwykłymi atakami. Wydaje mi się, że te skille mogłyby się lekko zapętlać tutaj w taką mniejszą animację. I cóż, checkpoint zazwyczaj w PoE 2 oznacza jakieś nadchodzące niebezpieczeństwo. Widzieliście tego robala? Wielki, co? That's what she said. I chwilę później nagle wyskakuje z ziemi. I pamiętajcie, to jest boss na level. Ty, ale Piotrek, nie spoileruj. Ja tutaj mam poziom 3. Ty, a ten mob jest w PoE 1. Jest to więc taki odpowiednik, powiedzmy... Ej, kurwa, ten design tego moba jest paskudny. W sensie strasznie, kurwa, brzydki mob. Ja ich w PoE 1 też nie lubię, ale mam wrażenie, że... Kurwa tani trochę, te taki gałązki, nie? On jak korzeń wygląda. Hail Rake'a z PoE 1. Bardzo, no, bardzo mi się nie podoba się ten powiedzieć, design. Ma sporo mechanik. Więcej. Powiem szczerze, jak na tak early game'ową potyczkę jest całkiem fajny. Fajnie, że z każdym bossem będziesz tak musiał powalczyć. Możecie tutaj zobaczyć, jak dynamicznie w pewien sposób zmienia się arena, nie? Bo zapełnia się fragmentami ciała przeciwnika, za którymi też możemy się schować. Faktycznie. Widzimy też
w pewnym momencie boss atakuje wręcz ogonem, który gdzieś tam wyskakuje z jednej z tych dziur. Piotrek portal kastuje. Co on robi? Ale bardzo długa ta walka. Ej, zajebiście, bo speedruny stare będą polegały nie na tym, żeby wejść i zaklikać bossa jak najszybciej się wytepać, tylko żeby mieć jak najwięcej openerów jak w Soulsie. Speedruny będą stare mega soulsowe. Nie? Tak nabił tego? Ta! Bez kitu. Ty kurwa, tu brakuje viscerali jeszcze. Ja pierdolę! Ej, czujecie jakby w PoE były viscerale? Kurwa, co narobię tym Piotkiem? Tym, co mnie pierwszy raz pokonało w tej walce, był właśnie overlap ciosów. Raz, że dostałem całą salwą praktycznie jego splunięć, to jeszcze no tam... I tu się wyjazd Piotrka zakończył do Los Angeles. Piotrek gra na HC-ku, no i tyle. Ty trzeba zrobić taki wyjazd, no nie? Dla ludzi i powiedzieć im, że spoko, ale gracie na HC-ku. Jak zginiecie, no to wychodzicie z pokazu. Trochę mnie pogryzło jego larwę w tym samym momencie. Żeby nie przedłużać, zrobiłem małe cięcie do kolejnej próby i ta już poszła trochę lepiej. W następnej próbie nauczyłem się w końcu, jak to jest z tym dzwonem. Jak widzicie, cały czas przydzwaniam przeciwnikowi i po prostu leci to o wiele lepiej. Dzwon ten jest w końcu działa tak, że muszę po prostu zaatakować przeciwnika 4 razy, podam 4 staki, przy 4 mogę postawić dzwon i następnie, gdy walę w ten dzwon, to on... Cóż, co może robić? Dzwoni i zadaje obrażenia dookoła siebie. Tylko, że ten dzwon to też jest dosyć istotne. Tylko ten dzwon ma dużo fajnych mechanik. Jego można triggerować pewnie innymi szybkimi spellami. Nie ma cooldownu, więc jeśli bardzo szybko byśmy go atakowali, na przykład szybko strzelną kuszą, to będzie cały czas dzwonił i zadawał smiczne obrażenia. A jeśli na przykład będziemy w niego walić jakimiś ognistymi obrażeniami, to może podpalić. Jeśli jakimś efektem szokującym, to może przełożyć szok na pobliskich przeciwników, może kogoś zmrozić, jeśli będziemy bić obok Ice Strike'iem i tak dalej. Dzwon jest bardzo taką plastyczną umiejętnością, podoba mi się. W ramach nagrody z tego bossika dostałem kolejny Uncut Gem i wziąłem Staggering Palm. Staggering Palm to jest taki atak, który z kolei nie bazuje na mojej broni, jest totalnie unarmed. I sprawia, że gdy mam ten gem założony, to gdy przeciwnikowi spada poise, czyli taka jakby umiejętność trzymania równowagi, to mogę, to on się wtedy zaświeci i mogę się jakby przeteleportować, tak naprawdę po prostu doskoczyć do niego i wyforsować na nim stun. I to jest w ogóle świetne, bo to się co też świetnie gadasz? Kombi z innymi umiejętnościami. Czy to co jest na jakiś przykład, pewien jeśli system przeciwnika w ten sposób, to wiele moich atakujących skillów jest potem zmodyfikowanych. Na przykład wysyła takie wiązki, tak podmuchy wiatru. Nie wiem w sumie jak to nazwać. Zaraz zobaczycie. Kurwa, fajny skill. A co sądzisz, że możesz brać umiejętności innej klasy? No, pisałem, że system drzemów jest podobny do tego z jedynki, nie? Czy postacie się różnią pasywkami? No pewnie momentem startu w drzewku, nie? Będzie PoE po polsku 2. Ten. Jezu, jak on się na... Rysław dublażuje. Ładna jest ta gra, co? Serio jest ładna. Głębię ma fajną. Tylko Piotrek, w złej gamie kolorów to nagrałeś, kurwa, jest wypływiały jak chuj. Fajne te ataki, nie? Te wiązki zajebiste takie lecą, ten podmuch wiatru.
No mi się wydaje, że oni w PoE 2 będą chcieli trochę ograniczyć to, co ma miejsce w PoE 1, bossów w PoE 2 czyli totalna jest samowolka. Naprawdę dużo. I mówiąc, że naprawdę dużo, mam na myśli... I tak jak w PoE 1, faktycznie no, ta gra już doszła do takiego momentu, że ją jest ciężko zastopować. Tak w PoE 2, no to co powiedzą? No słuchaj, że to jest inna gra, nie? To jest inna gra, którą prowadzimy w innym tonie. PoE 1 nadal macie, nie? Bardzo dużo. Kosmiczna ilość jest ich, nie wiem, czy paręnaście, czy parędziesiąt na akt. Ale to, co teraz zobaczycie, to jest kolejny taki bosik. Bramble Abomination. Mamy poziom piąty. To akurat dosłownie jeden z chyba najsłabszych fightów, ale mówiąc najsłabszy, nie mam na myśli zły. Po prostu taki jeden z najmniej skomplikowanych i najmniej interesujących, co w sumie ma sens, patrząc, że hidrol, to jest boss na poziomie, trochę. Mówię, piątym, sam początek gry. Boss się nie obraca po wyko... Mam wrażenie, że boss jak zaatakuje, to nie obraca się w stronę, którą atakuje. Atakuje tam, gdzie był na samym początku animacji. Ja na tym animacji. Bossie naliczyłem chyba ze 4. Czyli nie ma tego takiego solosowego przyciągnięcia, nie? Tu od razu jesteś w stanie wytworzyć spacing i to już sprawi, że będziesz nieśmiertelny. Więc tutaj grasz bardziej movementem, a nie stary iframesem. Co ma sens, bo to jest gra kurwa online, no i nie możesz sprowadzić gry online do grania tylko iframesami, nie? Na taki? Tylko mam wrażenie, że zaczął z części bo jak z nich masz, korzystać. Jak masz reagować z tym... Jak masz reagować w czymś, co ma okno 50 milisekund w momencie, gdy grasz na, nie wiem, 40 milisekundach, nie? Dosyć mało zdrowia. Może powinno to ulec zmianie? To prosto wygląda. Ciekawe, jak inni bossowie. Pound, ten dzwon też przesunął. Ale co ważne, z bossa, właśnie koło poziomu 5, otrzymałem mój pierwszy Uncut Support Gem i on pozwala mi wybrać jakiś gem wspomagający. Mm-hmm. Gemów wspomagających jest naprawdę dużo, tylko na początku gra podpowiada ci w taki uproszczony sposób, jaki powinieneś wybrać. Gdybym tam wcisnął odpowiedni przycisk na padzie, pokazałaby mi się lista wszystkich gemów wspomagających. A teraz wskoczymy trochę dalej. Ja mam tu poziom 9, 10, coś takiego i dostałem się do mauzoleum. I tutaj w mauzoleum. Wygląda jak mauzoleum z 10 aktu, nie? Bardziej takich klaczowych. Ej, ale ta mapa jest w prawym górnym rogu. Kurwa, mam nadzieję, że da się włączyć nakładkę mapy, chłopie, na postaci, tak, nie? Takich, które, no cóż, nie sądziłem, że ugram, ale dobrze pokazują one gameplay w dwójce. Ile można ugrać faktycznym skillem. A może dziewiąty? Chuj wie. Ta, może dziewiąty. Na dole ekranu możecie zwrócić uwagę. No oczywiście po lewej jest mój health bar, ale możecie też na dole zobaczyć... Expiek leci szybko. A, to się dowiedzieliśmy, kurwa, co? Co możemy zobaczyć, Piotrek? Co możemy zobaczyć na dole ekranu, kurwa? Co możemy zobaczyć na dole ekranu? Znowu napierdolony montował te filmy pewnie. Pamiętacie, jak Piotrek... Mnie to giga śmieszy z Piotkiem, często z tego beka kręcimy. Jak Piotrek kiedyś z Last Epoca zmontował wideo i mówi, że teraz wam pokażę taki zajebisty skill, po czym wymontował to? I potem powiedział, a teraz wam pokażę inny zajebisty skill. I też to kurwa wymontował. Jakie charge? Co on gada? On mówił tam o tych charge'ach? To jest bezpośrednio na dole ilość moich flaszek życia. I ta ilość tutaj cały czas spada. Zobaczcie, jak dalej potoczy się ta walka. I taki suspens chciał wywołać jak Hitchcock. A czemu on kurwa skillem nie bije? Tego nie czaję. Teraz, o kurwa, ale dostał bombę. No jak Ruthless wygląda, nie? No i teraz powiedzcie mi tak, SC-kowi gracze zobaczą kurwa coś takiego, przecież oni nie będą zadowoleni. No powiedzcie mi, że kurwa ludzie będą zadowoleni z tego, z SC-ka. Dużo osób się odbije od tego.
Na pewno nie wygląda to dobrze, bo bez żadnych już potionów życia jestem... Ej, mi się podoba też, że jest animacja kastowania portalu. Mam nadzieję, że to zostawią, wiecie? Przez potężnego Rera, przez parę niebieskich przeciwników. Generalnie jest i tutaj wszystkiego za dużo, bym czuł się jakkolwiek komfortowo. Piotrek musiał wyjść, słuchajcie, ze swojej strefy komfortu. Mój stan zdrowia cały czas jest minimalny. A ty, a kiedy się flaszki regenerują? W tej chwili jakiś pułap, nie wiem, jednego punktu. A to pójdź waypointem do kurwa miasta. Tutaj ten w ogóle pojawił się bug wizualny, który pokazywał mi, że już mam flaszkę, podczas gdy jeszcze nie była gotowa, ale jakoś się udało. To był naprawdę jeden z highlightów mojego doświadczenia, jeśli chodzi o kombat w dwójce, bo właśnie takie sytuacje, w których wydaje ci się, że już nie ma szans, ale zaczynasz grać jakiś totalny bug. A to z facingiem tu trzeba więcej takie grać. Rzeczy naprawdę dają... Chuj dobrze to wygląda, siasajte. Zwieńczeniem mojej drogi w tej lokacji w mauzoleum była walka z Dravenem, ale ten kawał skurczysyna nie podrzucał toporami do góry. Jego ataki były trochę inne. Ole! O kurwa, jakie kombosy wali! O kurwa, ale fajny boss! Pewnie zauważyliście, czasem moje postawienie dzwona jest dosyć niezręczne, ale to dlatego, że trochę mi zajęło, żeby ogarnąć, że drugą gałką odpada, mogę po prostu nakierować, gdzie go postawię. Zdawałem się więc na autotargeting. Kurwa, stary, no sorsowa walka tu jest. Ale ma zajebiste, kurwa, ciosy. Moja walka z Dravenem zaczęła się bardzo ładnie. Dodżowałem naprawdę prawie wszystko. I to mi chyba dało zbyt dużą pewność siebie. Potem zacząłem pić potki jak szalony. Parować mordą. No on jest w poise breaku, kurwa, bij go! Czy nie? Nie! Na pewno Mela jest milion razy przyjemniejszy i taki bardziej dynamiczny niż w jedynkę. O, tak, no akurat, kurwa, no, nie da się tego kwestionować. Ja pierdolę, jak mi się giga podoba, jak wygląda to PoE. PoE 1 było pierwszym, kurwa, pierwszym hack and slashem, który świetnie zrobił boss fighty, ale PoE 2 to wychodzi na zupełnie nowy poziom. No pewnie, Kaszub, no pewnie. Albo jutro rano, bo to kurwa bez ten. Bez przypału, nie? A potwierdzili tam, że dostali siano? Mi tylko powiedz. Widzę meetingowe sprawy, nie? Bo do dzisiaj były do meeting, do zapisywania. To był moment, w którym ja już byłem kurwa, bez żadnych flaszek życia. A boss był już na swojej końcówce, naraz więc, na fazie. Więc któryś z nas na pewno zaraz miał się skończyć. I byłem to ja. Dobiłem go Killing Palmem, który zawsze dobija przeciwnika na odpowiednio niskim poziomie zdrowia. Let the
To, co teraz zobaczyliście, to początek mojej przygody z PoE 2. Jak mówiłem, niedługo więcej filmów, jak się uda nawet gameplay w 4K i więcej filmów publicystycznych. Do tego chciałbym trochę po prostu pogadać o PoE 2. Chciałbym też przedstawić wam parę wywiadów dodatkowych, które udało się nagrać z bardzo ciekawymi gośćmi, więc śledźcie kanał. Do zobaczenia niedługo. Cześć. PoE 2, no. Ty kurwa jesteś poważny, Maciejczak, czy nie? Piotrek jest już, słuchajcie, prześladowany. Też myślałem, że coś mi się zjebało, no. Też myślałem, bardzo fajne, świetnie to wygląda. Świetnie to wygląda i przede wszystkim to potwierdza moją teorię, widzowie, na to, że gracze PoE 1 się odbiją od PoE 2, a nowi gracze się pojawią i będą zadowoleni. No, zajebiście.